Siema, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj gram sobie Mordekaiserem. Ogólnie gram na Dariusa, więc matchup, kurde, no raczej taki dość średni, ale może sobie poradzę. Mam nadzieję, bo to już jest ostatnia szansa. I taki jaki ten odcinek wyjdzie, nawet jak zrobię 10, 0,10, to taki odcinek muszę rzucić, bo już jest prawie 20. No więc trochę lipa. Ogólnie na ręki sobie wziąłem Conquerora, Triumph, Legendena City, Last Stand, Gathering Storm i Transcendence. Więc jak wam się mordeczki film spodoba, to strzelcie taką ładną łapkę w górę, tutaj też takowe słowo po lewej w górnym rogu. No i oczywiście też subika z dzwoneczkiem możecie strzelić. Wracimy po dwa koła, już jesteśmy coraz bliżej do końca wakacji. Wakacje się już skończyły dawno, ja mam dalej w głowie wakacje. 20 dni już po wakacjach w ogóle, bo no to do końca roku może się uda. No fajnie by było. Jak będzie, to zobaczymy. Ja raczej muszę defensywnie grać na niego, ale ja nie umiem grać defensywnie w tą grę, tak szczerze. Nie potrafię totalnie defensywnie grać w tą grę. No nie potrafię grać, ale to jest inna kwestia. Auto samisuje i daje się robić. Jeśli on pasywkę nabije, to będzie lipa. Dobra, tragedii nie ma, bo mnie nie uderzył na tej pasywce, tylko się. No i tak mnie ubiła ta pasywka, no ale. Jakby mnie na niej uderzył, to było gorzej. No, w sumie nie wyszło to źle. Mogę ten shield, a ja wziąłem tego ringa, żeby więcej mu bić tego kiuska, bo mnie to już denerwowało, że tak mało bije. No to jest trzecia próba. Jedną grę przestałem nagrywać i ją wykorowałem, drugą strollowałem, ale i tak wygrałem, a teraz mam nadzieję, że coś zrobię. No ale zobaczymy, on ma flasha i go ustanę. Tak to powinno grać Dariusem, ale zobaczymy, co z tego będzie. Ten trade jest git, jakby miał trzeci level. Możliwe, że przeda, ale on ma trzeci level, więc muszę uważać teraz. Nie umiem dobijać milionów. Dlaczego i musi dostawać po jednym HP, no? Nienawidzę swojego życia. I w lolu. Nie mogę milionów farmić nigdy. Dobra, kanona tylko, żeby sfarmić. Nie, dziwnie mi się gra tym Mordekaiserem. Ten champion jest taki do farmienia dla mnie dziwny na początku, serio. Po prostu nie wiem, resetować chyba. Odrzuciłem się niestety, no i jeszcze. Ale no patrzcie, jakiego ja mam niefarta. Rozumiesz to, gościu, nie? Rozumiesz. Widzieliście, ile zostało. Milioną HP zostaje. Okej, jest Nocturne na topie. Mogłem tu umrzeć, nie wiem, czemu ten Darius nie odpalił Ghosta, bo coś nie pomogło mi przyciągnąć. Ale no nie obrażam się, co nie? Okej, teraz nie przyciągnął. Dlaczego masz minion padnie i wtedy użyję kiuska, ale nie chciał paść. Jak widziałem. Kurwa, ale to jest close. No, ten gość jest jakiś najebany, on ma flesza, jeszcze mógł to przeżyć. Dobra, ale i dobra. Jest dobrze. Nie wiem, to było śmieszne. Ja chciałem dać w ogóle Q i flesz do przodu, tego też by się nie spodziewał, ale on sam przebił się za więc jeszcze lepiej już. No tak szczerze, jak dobiję szóstkę, to chyba go erkuję od razu i spróbuję go zabić, tak mi się wydaje. Monpeting od razu wbijam, chyba teraz mam szóstkę po tym. A jednak jeszcze jeden creeper, to tak. Okej, to jest groźne. Nikt mnie nie uderzy, tylko bo pasywkę nabije po prostu przez ją. Tego byśmy nie chcieli, ja go RP'uję. Może go zabiję, ale też jak nie trafiłem już pierwszym spalem, to może być też ciężko. Chociaż, ale go fajnie to przerzuciło. Dobra, on takie flesze daje, pizdy, dobra, daje liście. To jest ogólnie ranked na emeraldy w większości, tego cały czas gram, mam platynę 3, jakby ktoś pytał, ale nie gram rankedy, więc za bardzo, ale teraz sobie odpaliłem. W sumie to nie cofam na razie. Nie wiem, może go nawet zabiję zaraz znowu. Nie ma flesza teraz. Ghosta będzie mógł mieć, ale flesza nie ma. Mój kiusek bije. Nie wiem, czy on to widział. Chyba tak. Nie, jest zmiskakowany. Chociaż chyba nie widział, jak podchodzi. O, ma RK, ja nie mam teraz. Jakkolwiek zabiłem, no właśnie. Dobra, no nie wiem, OP jest na Mordekaiser, jednak jak dobrze zagra się Early i ma się fajny matchup, to nie wiem, śmieszne, że ja mam tylko tyle kupione i go dymam sobie po prostu. Tutaj przyciągnąć do tylko. Więc go ubiję praktycznie do zera. Nie no, jest specjal Activity Pity Riti. Mam farmi kanona, ja mu dam Q-sko w tym momencie, 200 to mnie idzie, to dodaję, jakby tak trochę. Z Q-skami rzucam, nie wiem, śmieszne to jest, że ja mam cooldown na Q-ska 3,39 sekundy, a ten Q-sek bije sporo, tak czy. Ściągnąłem go. Ja zabiję, on odpalił Ghosta. Ja nie wiem, co on sobie w ogóle myśli.
Nie mam pojęcia, co on sobie wyobrażał, że on mnie może zabić w ogóle. Niech chowa. Dobra, się cofam w tym momencie. Mam dwa levele przewagi praktycznie całe. Kupuję sobie Ridgemaker, na drugi tą sobie kupuję Dominika. Ja jestem tak do przodu od tego Dariusa z farmą, też dość nieźle. Chociaż na początku mi swają sporo, to i tak jest git. Tepnę się do miniona, jak on nie zacznie uciekać. To po prostu zerkuje. I on możliwe, że zginie. Też nie wiem, czy mam jeszcze taki domain wystarczający, żeby go zabić. Nie wygląda na to, że mam. Nie wiem, no set, znaczy Mordekaiser jest śmieszny. Ktoś może pomyśleć, że to może nie jest jakiś warp, że ja fiszuję po niego, jak on jest taki useless, ma 0,5. Ale ja to dobijam go, on traci cały czas wave'y. Mam 5-0, to jest huge. Biorę sobie flejciki, więc to jest mega, mega war, nawet po niego pleszować. Nie, jeszcze sobie turecik biorę. Cały ludki, on tyle golda teraz będę dostanę. Darmo jeszcze jest 25 golda, no. U Demonika już mam w bazie. Znowu nie respektuję, jak go larkuję po prostu. Jaki to jest ziomeczek śmieszny, to ja nie wiem. Chodzi we wszystko, nic mi nie zadał tutaj. Ale już go nie biję, żeby go tak zrespektować troszkę i że go po prostu facetka dobił. Ja cofam, jeśli on mnie spróbuje uderzyć, bo ma tu warda i wie, że cofam, to bym go przyciągnął albo tylko. Jednak nie próbował, kupuję Dominiczka. Na kolejny item mogę sobie relaje kupić cokolwiek. You have to zero, but you play like shit, lol. Na misy tu idzie, rkuję ją z buta i ją zabiję raczej. Okej, trafiłam ja tym, więc mogę jej nie bawić tak wtedy. Jeszcze widzę, że tutaj. O kurwa, się wjebałem. Czemu tu w ogóle nikogo z moich team? Nie spodziewałem się tego, że jak ja tu czterech będzie, no ale spoko. Ale w ogóle. Moi, mi się wydawało, że moi są bliżej. Dobra, no to zjebałem teraz totalnie. No, czekam, aż on spuszuje, podejdzie do przodu. No jest, oni tu znowu przyszli wszyscy. Ciekawe, czego zabiję. No nie zabiję, bo wszyscy tu znowu trzech przyszli. Mogę dostać pinga jakiegokolwiek. Nie wiem, no ja teraz troluję, nie? Ale ani pinga nie dostanę, że ktoś tu idzie, ani nic. Ale w sumie dostałem reset golda na Darwisie. Tylko, że teraz to ja nic nie będę robić, no nie? No i tak trochę beka według mnie. Dobra, od razu R-ka, żeby miniony nie obijały, bo dodają więcej niż on. Ale go to jest groźny. No, on ucieknie raczej, co? Niestety, ale ja spaliłem R-ka, on spalił Flasha i Ghosta. Niego jeszcze oddam w ogóle, więc trochę beka. Dobra, teraz dam tylko dwa autosy, wierzę i się wycofam, bo później znowu będę pakać OSS-y, a teraz to już była moja wina, no bo mają teleporty, więc szybko mają też tu przyjść, mogą. Jest późna minuta gry, więc mogą być, no, kiedy chcą, tak szczerze, na tym to. Ja muszę walczyć, w sumie nie mam R-ki, ale na którym jest tam, jakbym je zarkował. No, którym Darius by jeszcze poczęto mnie zabili. Jakoś na mi co idzie i Darius zabija i mnie próbuje bić. Nie wiem, czy to jest w ogóle dobry pomysł zerkować. Bo klikam W, ale za późno. Jednak nie gram jak taki robot, bot i tylko chodzę na to i nic w sumie nie robię w tej grze. Jestem zmęczony jak kurwęcyn, byłem 11 godzin w robocie. I się nie mogę skupić. Okej, Vex trafia R-kę na lica, no to niemożliwe, R fleszuje, daje Q, ale. Ma se przeżyć, czemu, co to są za jaja? Że ta Vex nie ma takiego damage'u, żeby zabić. Jeszcze mnie pinguj, kurwa. 12 level, 0 damage. Sfleszowałem, zadałem mu 600 kiskiem, ona mu na full combo nic prawie nie zadała. Dobra, no daj mi go zerkować. Dobra, no ma flasha i chuj mnie to obchodzi. No i chuj, no i chuj, no i chuj mi w dupę, nie? Bo ma flasha. Ale Fizz se puszuje już nie wiem przez ile tego bota, ale że mój team udał sobie wejść do bazy, to jest dla mnie niesamowite. W sumie to zabijali tam przynajmniej teraz trzech. Ja mam 6-4, 6-0, no. Dawaj, kurwa, odbijemy się. Co teraz zrobić, jak nie masz kurwa flasha, żeby uciec? A masz flasha, żeby uciec. No, to sobie ucieknę po prostu, nie tyle. Gotowałem. Nie ma ucieczki ode mnie. Obroń mnie ktoś! No nie! Ten szako! Jaki ten szako to jest pierdolony idiota! Nie wiem, zabił go, ale czemu on mnie nie zasłoni, kurwa? Idę tutaj jakaś bitka, prawdopodobnie ją przegrywam, no nie? To szako tam praktycznie to zabijał, ale. Praktycznie to praktycznie, a fizycznie i tak. To inaczej. Mają mi soula. Oj. Dobra, biorę. Nie biorę go do RG. Ale i tak go zabijamy. Na no, no nie, idealnie. Ja pierdolę, to są takie debile.
Takie debile, oni po co oni w ogóle podeszli? Amerykę, jedyny kogo chciałbym zerkować to chyba Lucjana, tak szczerze. Wywaliłem pół HP, jej. A jeszcze czakra, żeby rzucił spera. No prawie nie żyje w sumie. Dobra, ja bym tak szczerze poszedł na Drake'a, czy na Barona. Daru jest na bocie, nie ma jak tutaj przyjść. O, dobra, mój team stwierdził jednak, że się wywali. Jednak nie będzie. A ja się chowam. Nie mogę, ale w ogóle ten gościu jest bogiem na tym czempionie. Dobra, grałem ją, aż tam kończy do ogóle Daru z takim tryhardem pierdolonym. Przejebał topa jak zjeb na początku i teraz po prostu puszuję, nie wiem. Jeszcze mi pinguje na backspeed na 14 levelu. Jest to tak irytuje, jak ktoś mi pinguje bez przyczyny, a jest niebanym głównym. 10-8, ale on tylko dobijał te kile i on nawet damage nie miał. Wcześniej, żeby zaczytać Lucjana, no to nie wiem. Ale no, ja nie wiem, zanim tu będę, to moi się powinni wywalić. No, dokładnie. Że enemy team powinien iść na Barona chyba, czy nie? No nie mamy, no właśnie już pingują tam, żeby iść. Bo przecież nie mamy junglera, więc... Kupię jakby nie poszli. Mogę tam podejść, zerkować na przykład Lucjana, ale... Nie wiem, damy ich kluska za 600. To nie mamy jak im przeszkodzi nawet z tym baronem. Bo po prostu się nie da, nie mamy junglera, szako, tutaj nie ma szako, nie ma erki, więc mamy barona for free. Eldera też wezmę, bo mój jungler nic nie bierze niestety. Takie życie. Ale czy teraz w ogóle z nim wygram? W tym strafie to będzie łatwiej. Dobra, uratuję chociaż tego. Ups, tak idealnie zakowała, ale to nie jest ma życzenia, tak nie umarłem. Asystę ma, dla niego jest 500 golda, to jest backup chuj, tak szczerze. A to w sumie tam może on puszczało przez pół godziny i nic nie robi. A Rek'Sai leci, jak ten Lucian padnie, to jest hit. Dobra, ale go wyłapałem w ogóle, to jest jakoś lekki. Tym e. No ale jestem unstoppable, boli i wróciłem do tej gry, jest dobrze. Ale Elder jest za minutę, więc... W sumie to się... Zdążymy go praktycznie zdrowić, jeśli Lucian chyba nie zdąży. Przecież ja pierdolę, czemu... Za Fizzem freshuje gościu, który jak Fizz ma E to 2 sekundy. Dobra, oni lecą tu. Ja użył E, więc chyba jest dead. Nie da się stamingować na niego. Nie da się go zabić gościu, rozumiesz? I nie tylko ktoś, bo już mnie to irytuje. Dobra, oni giną wszyscy chyba. Dobra, mamy wszystkich. No, musimy to zrobić, nie mają junglera teraz, ja pierdzielę. Oddaję ten Mordekaiser, w late game jest przecież tak porąbane. Ja jeszcze se Spirit tak Blizzard kupię, bo ja w damage więcej nie potrzebuję. Tej tempki wystarczające do damage robią tak szczerze. Robimy tak, jak zobaczę Lucjana co idzie z góry, no to raczej po prostu... Zobaczmy w R-kę, no idzie. Ale w sumie jak on mi wywali R-kę, to ja muszę tak stanąć, żeby wywalił The Dragona. Ale ten ziomek też o tym nie pomyśli niestety. Nie każdy jest taki mądry jak ja, jak widać. Muszę jakoś kupić czas, ale tu się wywalimy prędzej, zanim niż ja kupię czas. No nie wiem. Ja mówię, ten Elder Dragon bije w krako, ja chcę się cofnąć i się teleportować. Będę wrócę silniejszy przy jednym itemem. Więc od razu tepek do tego, tylko kupię item. Spirit wisieć i lecę tam z powrotem. Bo ja biję bardzo dużo Elderowi, tak mi się wydaje, tą posyłką i paleniem i wszystkim. No, może nie jakoś bardzo, bardzo dużo, ale dużo. A erkuję tego takiego śmiecia. Mam nadzieję, że nam tego nie ukradną, bo jak się płacze. No, to jednak nam ukradną. No, mam to GG. Pierdolę takiego junglera, co nic nie potrafi zasmajtować, no kurwa mać. No, przegraliśmy, no to GG, no nie wiem, mega unlucky tak szczerze. Patrzcie, co ten rak tutaj robi. Patrzcie, co on robi, patrzcie, co on robi. Prosta erka w Lucjana, prosta w Lucjana dorkowo. Tak, on nic nie zrobił, no GG. Jakby to trafiło, to może by go to zabiło. No ale raczej wątpię, no i chuj. GG. Lucky, no ta Vex mi się w ogóle wydaje, że ma tak mały damage w tej grze. Nie wiem, czemu mają takie wrażenie. No nie wiem, śmieszne to jest chuj.
8000 dzień robi damage'u, ja pierdolę, i on cały czas czeka w tej grze. Jak ci ludzie mają taką rangę, to ja nie wiem, ale chuj w to. Jak się wam ogólnie nie spodobał, to łapka w górę z Uzmanem i elo. Dziękuję. 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 Dzięki. Dziękuję. Dziękuję. Dzięki. Dziękuję. Dziękuję. Dzięki.